Dzisiaj chciałbym Wam zaproponować kolejną scenę z Ewangelii. Pewnie ją bardzo dobrze znacie i jest przedstawiana na niejednym obrazie. Burza na jeziorze. Pamiętamy, kiedy uczniowie jadą, płyną tą łódką po jeziorze. Kiedy przychodzi burza, Pan Jezus wtedy śpi, ale On czuwa. On jest bardzo blisko nich, a oni jednak wpadają w jakąś rozpacz, w jakiś głęboki lęk. Nie wiedzą, jak się zachować. I dopiero po pewnym czasie, kiedy budzą Jezusa, to On przychodzi i ucisza tą burzę, ucisza to jezioro. Przychodzi głęboki pokój. To jest to, czego powinniśmy się uczyć, kiedy chcemy rozwijać cnotę nadziei. Prosić Jezusa, powierzać Mu te sprawy, opowiadać o tym wszystkim, co się dzieje. W lęku, w naszych troskach, naszych kłopotach, naszych różnych zatroskaniach, często tak można powiedzieć, potrafimy zachować się nieracjonalnie. I to dotyczy chyba każdego z nas. Sam kilka takich sytuacji w swoim życiu doświadczyłem, że zachowałem się zupełnie inaczej, niż by przewidywała tego, czy oczekiwała sytuacja, żeby to zrobić dojrzale. A jednak ten lęk spowodował we mnie jakieś wycofanie. Trochę podobnie jak w tej anegdocie o żabie i o bocianie. Kiedy sobie bocian chodził przez pole i nagle spotkał żabę i ta żaba tak na niego spojrzała i mówi: a kto ty jesteś? Wtedy bocian spojrzał na żabę i mówi: ja to jestem bocian. A co ty tu robisz? Szukam żab szerokoustnych. A co z nimi robisz? Zjadam. Nie widziałaś gdzieś jakiejś? Nie widziałam. Potrafimy czasami zachować się zupełnie inaczej, niż powinniśmy. Chociaż tutaj ta żaba to się chroniła. Może chcemy coś chronić w swoim sercu. Może także i w tych sytuacjach, kiedy przychodzi lęk, zobaczmy, na czym budujemy nasze życie, co jest dla nas rzeczywiście takie najważniejsze, co jest fundamentem naszego życia, albo co chcemy ochronić. A może powinniśmy to oddać Panu Bogu, żeby On nam pokazał wolność od tych rzeczy, które tak naprawdę szczęścia nie przynoszą.